Honda CBF500F to jedna z serii trzech 500, które debiutują w tym sezonie na polskim rynku. Japoński naked bike spełnia kryteria dla prawa jazdy A2, ale wizualnie prezentuje się jak dorosły motocykl. Dla młodszych i mniej doświadczonych motocyklistów zaletą będzie na pewno nisko umieszczona kanapa oraz stosunkowo mała masa własna. Wielofunkcyjny wyświetlacz przekazuje kierowcy dane m.in. o średnim spalaniu, dwóch przebiegach dziennych, stanie paliwa. Niestety zabrakło wyświetlacza zapiętego biegu, a ten przydałby się nie tylko młodszym stażem motocyklistom. Układ hamulcowy standardowo wyposażony jest w system ABS. Przednia pojedyncza tarcza hamulcowa typu Wave ma średnicę 320 mm i współpracuje z dwutłoczkowym zaciskiem. Z tyłu producent wyposażył CBF500F w tarczę o średnicy 240 mm z jednotłoczkowym zaciskiem. 500 Hondy bardzo dobrze radzi sobie w mieście, ale także dalszy wyjazd nie będzie wyzwaniem. Miłym zaskoczeniem będzie na pewno żwawy silnik o mocy 48 koni, który średnio spala nawet 3,5 litra benzyny na 100 km.